Siemano, witam was w nowym filmie z CSGO Skinsa na moim kanale. Dzisiaj przygotuję na wstępie dla was taki oto giveaway. Rozdawanie prezentów, słuchajcie, będziecie mogli wygrać sobie dwa takie skinki AK-47 Inheritance oraz MAC-10 Graven. Jedyne co musicie zrobić, to wpłacić minimum 12 zł z moim kodem IVERO i wtedy macie szansę na zgarnięcie takiego skina. Oczywiście im więcej wpłacicie, tym większe szanse macie, że tego skina otrzymacie. To są, słuchajcie, takie prezenty przy doładowaniu konta, także tylko przy doładowaniu konta możecie sobie je otrzymać. Tutaj jest napisane, że każde doładowanie konta z użyciem mojego kodu ma szansę na otrzymanie prezentu. Także w przypadku, gdy otrzymacie prezent, zostaniecie powiadomieni od razu po doładowaniu swojego konta. Prezent zostanie automatycznie dodany do waszego ekwipunku. Także łącznie 500 zł ponad macie tutaj do wygrania. Ja klikam tutaj zapisz, także już te dwa konkursy, słuchajcie, wystartowały. 12 zł musicie minimum tutaj wpłacić. No i wtedy w ogóle możecie wygrać aż 4 takie skiny, bo tutaj jeszcze też losowanie nie dobiegło końca, a wupki Electric Hive i M4A1S Player 2, także aż 4 skiny, słuchajcie, macie do wygrania u mnie. Także naprawdę dużo, bierzcie sobie udział, serdecznie polecam, kodzik IVERO, wpłacajcie sobie i otwierajcie skrzyneczki i przy okazji też w dodatku możecie wygrać sobie skiny. Dobra, nie będziemy tutaj już za dużo gadać, 1468 zł mamy na dzisiejszy materiał, za chwilkę przejdziemy sobie tutaj do otwierania skrzynek i być może tworzenia jakichś bitew. Na początku tylko jeszcze przypomnę wam o tym plusie, tutaj właśnie możecie wpisać sobie mój kod, czyli IVERO, z nim dostajecie darmowe 2 zł i 10 groszy na pierwszą skrzynkę oraz 10% do doładowania przy każdym użyciu tego kodu. Także gdy na przykład wpłacacie 100 zł z moim kodem, dostajecie darmowe 10 zł jeszcze bonusu. Po lewej stronie są metody płatności, więc możecie sobie którąś tutaj wybrać i coś na CSGO Skinsa wpłacić. Ja sobie to zamykam, przechodzimy teraz do openingu. Myślę, że tutaj te eventowe skrzynki może sobie pootwieramy, bo też mam tutaj 127 tysięcy bananów, więc na pewno sobie dzisiaj wykorzystamy na tryby eventowe. Pewnie do handlarza sobie to wszystko wrzucimy, a jak nie, to na pewno większość, bo w handlarzu wydaje mi się, że najlepiej sobie te punkty wydawać. No i dobra, dostajemy 68 zł z pierwszych 3 skrzynek jungle. No tutaj nie było za ciekawie, zobaczmy jak kolejne 3 nam dadzą. Jest AWP Chrome Cannon i Golden Coil MK, także tutaj już na pewno będzie lepiej. Mamy 342 zł, jest profit, także to jest bardzo ważne. Kolejna skrzynka jungle, teraz już jedną sobie otwieramy. Dostajemy Glocka Bullet Queen, zobaczmy ile on kosztuje, 21 zł i 63 grosze. Dobra, wróćmy sobie, teraz może Serpenta jednego sobie otwórzmy za te 210 zł, zobaczmy co nam on tutaj sypnie w tym materiale. No P2000, ono nie będzie drogie, 9% szans na nie mamy, 101 zł, także połowa wartości skrzynki, 670 zł jeszcze mamy, no trochę bananów może sobie otworzymy, 63 zł tutaj wydajemy. I co tutaj trafiamy? No Chatterbox, Phantom Disruptor, no powiem wam, że profit powinien być. Tak, mamy 73 zł, całkiem spoko. Kolejne 3 skrzynki lecą. No dobra, CZ-ka i 2 razy MP7 Just Smile, nie będzie raczej profitu, 20 zł i 41 groszy. Case batelki sobie teraz kliknijmy. No słuchajcie, ja stworzę tutaj jakąś bitwę. W ogóle też mam trochę tych tokenów uzbieranych, więc mogę sobie jakieś skiny tutaj kupić nawet za te 60 tysięcy punktów eventowych, ale to może już w następnym, znaczy punktów eventowych, po prostu punktów za udziały w bitwach i tak dalej. Ja się wtedy otrzymuję. Ale to może właśnie już w następnym odcinku coś sobie tutaj odbierzemy, jakiegoś skinka. Teraz przejdźmy sobie do tworzenia bitwy. Weźmiemy tutaj 4 razy banana, dorzućmy jungle case'y, 252 zł, 2% slaughter, może też tutaj być jakaś ryzykowna skrzynka, cyber case, G2A, agents i co my jeszcze możemy tutaj dać? No 453 zł w tym momencie mamy, tego AK-47 sobie jeszcze dorzuciłem. No i może water case, 514 zł, jeszcze możemy coś dorzucić, to już chyba będzie za dużo, no troszkę za dużo. Ale AK-47 możemy sobie wrzucić tutaj, 543 zł. Idealnie wykorzystamy sobie ten budżet, który tutaj mamy, także 13 skrzynek, słuchajcie, przed nami. Tworzę taką bitwę, za chwilkę już dodamy sobie tutaj bota, wybieramy, może teraz tak weźmy sobie, a tutaj chyba możemy losowo nawet. Okej, bot Alex. Także z Alexem sobie zagramy tą bitewkę i zobaczmy sobie jak nam to pójdzie. Czy dobrego bota nam tu wybrało, żebyśmy mieli wina? Na początek P250 Inferno, teraz jakieś beretki, no nie ma tutaj rewelacji. Te banana case'y jakoś nie oddają. Tutaj P250 Inferno po raz kolejny, tylko teraz Stan Factory New, więc o tyle
lepiej. Phantom Destructor, no też nie najgorszy skin, 31 zł. Zaczęło przynajmniej tutaj oddawać za skrzynki. Jungle Casey daje nam TK, 16 zł, no nie najlepiej. I ostatni Jungle Casey, zobaczmy, musiał tutaj Monster Mashup wypaść dla bota. No i w tym momencie no to 100 zł przewagi po stronie bota. No tutaj niestety koski nie udało się trafić na 2%. No to tak średnio to widzę trochę. Tutaj awupka Phobos, no Factory New, znaczy nie, nie Factory New, tylko Minimalware i Stat Track. Ale nie najgorzej nawet. No cztery ostatnie skrzynki, 100 zł przewagi cały czas po stronie bota. No i może być naprawdę ciężko to wygrać. Tym bardziej, że tutaj mamy jeszcze tylko 3 skrzynki już. No tutaj fajny skinek, kurczę, jakby się to udało wygrać, to byłoby nieźle. Zaraz zobaczymy, ostatnia skrzynka chyba będzie decydująca. No 10 zł przewagi ma bot. Zobaczmy, czy nam się uda to zwyciężyć. Ten kałaszek ile warty? Dobra, mamy wina. Tym kałaszkiem, słuchajcie, kartelem udało nam się zwyciężyć tą bitwę. Łącznie wygraliśmy 560 zł, więc no jakiś tam profit zrobiliśmy, co prawda nie za duży, bo tutaj tylko jakoś 17 zł, ale zawsze coś. Także ja zostawiam sobie te skinki, przejdę sobie teraz tutaj na może handlarz bronią. Mamy 131 tysięcy punktów eventowych, wrzucamy sobie po 50 koła. Zobaczmy, 88 zł, dobra, jeszcze raz, 88 po raz kolejny. No dobra, to teraz wrzućmy sobie tutaj może 15 tysięcy, z tego mamy 30 zł, dobra, i 16 215. Teraz już całość sobie wykorzystamy, zobaczmy co będzie. 30 zł i 3 grosze. No dobra, słuchajcie, zaraz sobie tutaj sprawdzimy, ile mamy z tego materiału. 1426 zł. Także no nie najgorzej w tym materiale tutaj nam poszło. Z tym sobie będziemy kończyć ten odcinek. Przypominam wam jeszcze pod koniec o rozdawaniu prezentów. Bierzcie sobie udział, możecie sobie zgarnąć tutaj łącznie ponad 600 zł. 4 skinki do zgarnięcia, wpłacajcie sobie z moim kodem Ivero. Im więcej wpłacicie, tym większe szanse będziecie mieli, że któregoś skina sobie otrzymacie. Także ja już się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!